Szczerze, na YouTubie jest ostatnio bardzo mało kontentu. Już nawet nie mówię o swoim kanale, bo ja zapowiadałem, że będę mniej wrzucał. Ale mało jest ciekawych treści na YouTubie, jeżeli chodzi o gaming, jak mam być szczery. W sensie, to jest nawet widzowy dłuższy case do rozmowy, bo bez kitu, aktualnie jak wszyscy tacy normalni YouTuberzy przenieśli się na Twitcha, czyli wiadomo, Kuba, ja, Mandzio i w ogóle teraz jeszcze Tobiasz w ogóle przychodzi, no to na YouTubie poza filmikami, które tam dalej ktoś jednak rzuca, no to co możecie oglądać? Możecie GTA 5 w kosmos polecieć na przykład od Kalucha. Możecie sobie obejrzeć, jak Palion trolluje Wojana na Wojanowicach z podpiskiem najśmieszniejszy. Albo możecie oglądać, jak ktoś wyrzuca syna do pralki w Roblox. To na pewno jest, widzowie, ciekawy content. Jestem przekonany, że to jest, widzowie, content dużo lepszy niż tutaj się na Twitchu produkuje, 100%. Mama mi dzisiaj przekazała wybrać pranie. No dobra, to idę wybrać to pranie. A. Ej, co za burza, bo jestem troszeczkę brudny, mógłbyś mi pomóc? Czekaj, pomogę ci, kolego. Ja wiem, jak to zrobić, czekaj. To tutaj, poczekaj, poczekaj tu sekundkę. O to będzie dzisiaj chodziło, odcinku, będziemy prać ludzi w... Dobra, wyciągnąłem go. I co, Simonek, jesteś już wyprany? Jezu, fajnie, ale ten czyściutki! Ale czysty! Jedna w górę, jeden subskrypcja z dzwonkiem, jeden czysty ciuch dla... To jest widzowy content na YouTubie. Czy ja muszę coś komentować? Dlaczego ludzie dalej siedzą na YouTubie? Wbijajcie na Twitcha, no, come on! Nie mogę, no chłop, Roblox się pierze dziecko jakieś, nie wiem, jakiegoś ziomka swojego. Nie no, quality content. Nie, gamingowy YouTube w Polsce. Widzowie legitnie, no już upada, nie? To jest serio tragedia, co się dzieje. O, Yoshi mi film ukradł na przykład znowu, kto by się spodziewał. No w sumie ukradł mój ukradziony pomysł, czyli jeżeli ja jestem złodziejem, to jest podwójnym złodziejem. Ajajaj, so sad. Nie no, tragedia, widzowie, no. Tu gościu wrzuca kogoś do pralki w Robloxie. Tutaj zarośnięty dom prank na Wojanowice. Nie mogę, co jest w ogóle? Nie, no widzowie, no nic zrobić z tego, no ale polski YouTube, no wiadomo, Kuba, nie? Kuba jeszcze w tym top 1 nadrabia. Tryb salon. Bo Kuba nie cringe'uje przynajmniej, Kuba jest po prostu zajebistym graczem Fortnite. Wchodzę, daję łapkę w górę i wychodzę, tak się z Kubą powinno robić. Tak samo wy na moim kanale powinniście tak robić. Nie no, inaczej, no nie mówię, że nie ma w Polsce dobrego kontentu gamingowego, nie? Ale jest go mało, jest go bardzo mało. I rok temu było go dużo więcej, bo dużo było, tym bardziej, że wiecie, że właśnie ja, Mandzio, Kuba też częściej filmy wrzucał, też streamował na YouTubie. Ale aktualnie... No tragedia jest z gamingowym YouTubem w Polsce, widzowie. No jest tragedia! No to jest... Czemu konopa daje na gry? Nie wiem, czemu konopa daje na gry, a to tak samo Williego daje na gry, zobacz. Dlaczego? Nie wiem, bo on kiedyś z gier zasłynął i go YouTube dalej traktuje jako YouTube kanał, znaczy gaming kanał. Jeszcze Wronek tu. O, w ogóle YouTube Wrona. Kosti, Nexe, idź na galę i każdego nakle posiem. Ale w kamień papier nożyce mogę. YouTube, w ogóle YouTube Evrona, widzowie, to jest coś niesamowitego. Wchodzicie na kanał Evrona, taki miły, halo, cześć, witajcie, taki miły, potulny Fortnite'owiec, wchodzicie do niego na Twitch'a i pierwsze słyszycie, ty szmato! To są, widzowie, podwójne standardy. Ale wiecie co, kanał Evrona jest w ogóle dobrym wyznacznikiem, nie? Jak bardzo... Jak bardzo Evron jest potulny na YouTubie, a jak bardzo nie jest potulny na Twitch'u. I... To jest trochę smutne, że tak wygląda, widzowie, rzeczywistość. Gada, tak, on totalnie inaczej mówi, no. Pierwsze, zakupowanie się pod piaskiem, które może nam pomóc, a po drugie mamy... Ale teraz to myślę, jak się o tym myśli. Nie wyśmiała idea kosa. O, pozdrawiam również. Fakt. Nie, no widzowie, Polish YouTube Gaming jest tragiczny, no. Come on. Przemek. Tak, oglądałem Przemek. Oglądałem Przemku. Dlatego, widzowie, jeżeli ktoś kiedykolwiek trafi na tego szata na YouTubie, nie wiem, co wy robicie na tym YouTubie, wbijajcie tutaj. Tutaj jest 3 razy lepszy content. Naprawdę, już nie mówię o sobie. Tutaj Jacob na żywo streamuje. Evron... 3 razy lepszy content. Ale zamknij mordę, Nexe, może. Tutaj Evron na przykład też totalnie lepszy content. Widzowie, YouTube Evrona, Twitch Evrona to są 3 inne rzeczy. Evron na Twitchu
To jest inny człowiek, lepszy człowiek. A teraz wróćmy do Watahy.